Cześć, witam Was bardzo serdecznie po bardzo długiej przerwie na moim kanale. Dzisiaj, korzystając z okazji, że nie ma nikogo w domu, tak się złożyło, że jestem akurat sam, postanowiłem nagrać film na żywca, więc nie będę miał za bardzo okazji moich błędów poprawić, jeżeli coś głupiego powiem, więc wybaczcie to. No ale co? Tak jak i Wy teraz, ja po raz pierwszy od ponad 2 tygodni widzę swoje akwarium przy zaświeconym świetle. Tak to wychodziłem bardzo wcześnie rano do pracy, gdzie światło jeszcze było zgaszone. Zdążyłem tylko podać rybom jedzenie i ewentualnie troszeczkę nawozu wrzucić. I wieczorem, gdy już przychodziłem, było bardzo późno. Światło oczywiście zgaszone, praktycznie wszyscy już w domu spali, więc nie miałem zamiaru ich budzić, tłukąc się jakimiś rzeczami itd. Jak widzicie z daleka, akwarium prezentuje się dosyć dobrze. Z bliska jest troszeczkę bardziej, można powiedzieć, tragicznie, co za chwileczkę zobaczycie na zbliżeniach. Ryby wszystkie żyją. Wprawne oko na pewno zauważyło rodostomusy, które jednak kupiłem. Bardzo fajne ryby. W przeciwieństwie do neonek. Trzymają się bardziej, że tak powiem, brzydko w kupie. Ale neonki też widzę. Nie przeszkadza im obecność kolegów i koleżanek z innego gatunku, w tym akwarium. Skalary też z tego powodu nie robią sobie jakichś, nie wiem, tragedii. Akwarium zarosło, jednakże jakość roślin no, nie za bardzo mnie zadowala. Pamiętacie moją limnofilię aromatikę, która była naprawdę piękna i gęsta. Łodygi były bardzo grube, tym razem jest troszeczkę, nie mogę powiedzieć rzadsza, ale łodygi są cieńsze, mniej jest wybarwiona. Na pewno to z powodu tego, że nie zawsze miałem czas tych nawozów dolać w odpowiedniej ilości i systematycznie. Przeważnie tu myślę, że będzie tu chodziło o żelazo. Co do innych roślin, jak widzicie, alternata arenek i mini nieźle pnie się do góry. Kolejne wprawne oko zauważy, że dosadziłem z przodu kryptokorynę, którą chciałem już się pozbyć z tego akwarium, ale jest z powrotem. Zapełniłem pierwszy plan. Trawniczek niestety nie przeżył, wyleciał w powietrze. Co jeszcze mogę powiedzieć? Anubiasy, no zaglonione jak były zaglonione, jednakże powiem szczerze, że rosną. Co chwilę widzę młode, świeże listki. Alternatę Rosa Nerving postanowiłem przesadzić tutaj też na pierwszy plan w lewy róg akwarium. Co mogę powiedzieć? Najwięcej ucierpiała Rotala, nie wiem dlaczego, coś jej nie spasiło, byłaby dosyć poważna przycinka przed tym, jak planowałem długą. Znaczy, no wiedziałem, że nie będę miał czasu, żeby się zajmować akwarium, więc praktycznie wszystkie rośliny były przycięte dosyć konkretnie. Limnofilia sobie poradziła, alternata ta duża też sobie poradziła, alternata Reineki Mini też nie najgorzej. Lobelię postanowiłem troszeczkę odświeżyć, ponieważ powyrywałem te, że tak powiem, stare krzaki, szczyty posadziłem, żeby troszeczkę odmłodzić to. No i co jeszcze mogę powiedzieć? Dzisiaj zrobię jeszcze testy wody, więc jeżeli będę miał czas, to dogram później wyniki tych testów. Akwarium sobie działa, ryby fajnie sobie żyją. Jednakże, no, powiem szczerze, miały dosyć ten okres postny, ponieważ, no, tak jak mówię, nie było mnie za często w domu i, no, dodawałem pokarm. Po prostu przyklejałem jedną tabletkę na szybę. Czasami, jak miałem więcej czasu, to podsypałem im jakiegoś suchego jedzenia w postaci płatków czy jakiegoś granulatu, ale
nie odbiło się to źle na ich zdrowiu. Dobra, teraz troszeczkę zbliżeń. Tutaj wspominana wcześniej alternatea Rosa Nerving. Jak widzicie, powoli się ukorzenia. Wcześniej jeszcze musiałem ją odławiać stafli wody i ponownie dosadzać. Jeżeli widzicie na zbliżeniach ten pyłek na szybach, to tylko dlatego, że chciałem Wam pokazać, jak akwarium wygląda po takiej mojej dłuższej niedziałalności w tym zbiorniku. Raz chyba tylko przetarłem po ciemku, co widać, że no niezbyt starannie to zrobiłem, ale no chciałem po prostu, żeby się nie zrobiła jakaś skorupa na tym wszystkim, tak jak jest na tylnych szybach. Postaram się Wam to przybliżyć. O, właśnie tutaj dobrze widać, jak wygląda tylnia szyba, gdzie już glony są po prostu takie płaty na szybach. Nie wiem, jak to, czy mi to się uda tak łatwo zetrzeć, ale myślę, że nie jest to jakiś twardy glon i dosyć łatwo zejdzie. Tu Wam pokażę jeszcze boczną szybę. Tak właśnie wygląda boczna szyba. No i zarośnięty glonami indykator CO2. A tutaj macie moją biedną rotalę, która była naprawdę moją chlubą i ładnie rosła. Tym razem coś poszło nie tak. Ma problem z odbiciem po przycince. No zobaczymy, może coś z tego jeszcze uda mi się odratować. Chodzi mi po głowie, jak już kiedyś wspominałem, jakiś restart, ale no nie wiem. Na razie nie planuję nic, także nie będę Wam zawracał tym głowy. A tutaj jeszcze rzut oka z boku zbiornika na Limnophilia aromaticae. Jak widzicie, jest bardziej zielona niż czerwona, tak jak wcześniej u mnie bywało. Gdzieś tam przy samej tafli się wybarwia dosyć fajnie, ale to nie jest to. Coś tu w tej wodzie brakuje. Zrobimy testy. Ciekawy jestem, jak po tej długiej mojej nieobecności i nie wkładaniu łap do zbiornika, jak parametry się przedstawiają. Też ponad 2 tygodnie nie było podmianki wody, więc no, może być tak, że te parametry będą dosyć zwariowane, no, ale to dopiero o tym przekonam się, jak zrobię testy. No, tu bardzo fajnie widać, jak to wszystko pozarastało glonem. To jest przednia szyba z boku, rzut z boku na przednią szybę od wewnątrz. No nie jest za ciekawie. Boję się tylko o to, że te glony jakieś są takie dziwne, czarne i szare. Mam nadzieję, że to nie jest znowu jakiś syf, który położy mój zbiornik i nic z tego nie będzie. Kiedyś mówiłem, że przerzedzę troszeczkę rotale, co ona sama zrobiła, jak widzicie. I dosadziłem tutaj alternatę tą dużą. Powolutku się zakorzenia i coś tam odbija, ale jak na 2 tygodnie, ponad 2 tygodnie, no to jeszcze cieniutko to wygląda. A jeżeli chodzi o ten gąszcz tutaj z prawej strony zbiornika, to po prostu ta część, może dlatego, że jest najwięcej oświetlona przy wschodzie słońca, dosyć dużo tu światła wpada i może dlatego jest mniejszy problem z naświetleniem tego zbiornika i ona się bardziej i lepiej rozwija, ta strona. No nie wiem, jaki jest tego powód. Jeszcze w międzyczasie miałem, no nie można powiedzieć lekkiej awarii, ale musiałem bardzo wcześnie wstać, ponieważ zaczynał się filtr zapowietrzać z powodu tego, że prefiltr, który mam z filtra narurowego, już się troszeczkę przytkał. I objawem tego jest to, że filtr już nie jest w stanie zaciągać wody tak, jak to robi na co dzień. I po prostu jakimś, nie wiem, jakąś dziurką się dostaje powietrze i po prostu więcej wpada do akwarium powietrza niż CO2, które się rozpuszcza w drugim filtrze narurowym. W międzyczasie też musiałem butlę wymienić z CO2.
A nic, na razie jest ok. Ok, jak ok, no. Straty na pewno jakieś są. Jeszcze nie liczyłem ryb, ale myślę, że niczego nie brakuje. O, tych krewetek, o których kiedyś wspominałem, Amano, no niestety żadnej nie zauważyłem do tej pory. Będziemy jutro brać się za akwarium, doczyścić to. I tak jak mówię, widzicie razem ze mną po raz pierwszy po 2 tygodniach akwarium przy zaświeconym świetle. Widzicie, jak to wygląda. Z daleka jest ok, z bliska troszeczkę gorzej to wygląda. Miejmy nadzieję, że uda mi się to jeszcze odratować wszystko. Że te glony sobie odpuszczą i nie będą mnie atakować. Jak wiecie, od paru tygodni nie mogę się pozbyć nalotu na szybach. Nie wiem, czym to jest spowodowane, naprawdę. Nie dawkuję fosforu ani azotu. Może być jakiś zachwiany, zachwiane proporcje między tymi pierwiastkami, ale nie sądzę, żeby na tyle, że objawia się to nalotem, takim paskudnym nalotem na szybach. No zobaczymy. Dobra, nie zanudzam. Jak mi się uda jeszcze dzisiaj te testy zrobić, to dogram później mój wspaniały głos razem z wynikami tych testów. Na dzisiaj dziękuję bardzo serdecznie, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.